Czuwaj, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Druhny i druhowie, pozwólcie, że nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę od odczytania fragmentu Słowa Bożego. Jest to fragment Ewangelii według świętego Łukasza, fragment z rozdziału 10. Po drodze Jezus przyszedł do pewnej wioski. Tam kobieta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę, która miała na imię Maria. Ta usiadła u stóp Pana i przysłuchiwała się Jego słowom. Marta natomiast zajmowała się rozmaitymi posługami. W pewnej chwili przystanęła i powiedziała: Panie, czy Ciebie nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy posługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i zabiegasz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie zostanie jej odebrana. Druhny i druhowie, tyle Słowo Boże, tyle Ewangelia, ale chciałbym, abyśmy przez pryzmat tych właśnie przed chwilą odczytanych słów popatrzyli na dzisiejsze rozważanie i popatrzyli na bohatera dzisiejszego dnia, który będzie przewodnikiem po naszych rekolekcjach. Moi drodzy, znajdujemy się w nieprzypadkowym miejscu. Za moimi plecami znajduje się klasztor ojców benedyktynów w Tyńcu. Klasztor, który funkcjonuje tutaj, pod Krakowem, od XI wieku. Tutaj mnisi modlą się i pracują, oczywiście na chwałę Pana Boga, ale także na pożytek wszystkich ludzi. Jak sama nazwa wskazuje, benedyktyni zostali założeni przez świętego Benedykta. I chciałbym, aby to był patron dzisiejszego dnia. Kim był święty Benedykt? Żył na przełomie V i VI wieku, mniej więcej w centralnych Włoszech. Urodził się w Nursi, mniej więcej w tamtym rejonie ta miejscowość leży. Święty Benedykt był przygotowywany do funkcji prefekta, czyli zarządcy Rzymu. Ale takie życie wcale mu się nie podobało. Postanowił usunąć się na pustelnię, do jaskini, niedaleko swojej rodzinnej miejscowości, i tam żyć poprzez rozważanie cnót ewangelicznych, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, a jednocześnie z pracy własnych rąk. Był autorytetem w tym regionie, dlatego bardzo szybko przyłączyła się do niego spora grupa uczniów. Ponieważ ta liczba uczniów wzrastała, Benedykt doszedł do wniosku, że trzeba opracować dla nich regułę życia, regułę, według której będą w takiej wspólnocie funkcjonować. No bo przyznajcie mi rację, jeżeli człowiek jest w jakiejś większej grupie ludzi, musi być jakiś regulamin, musi być jakaś zasada życia, żeby to nie było tak, że każdy robi to, co mu się żywnie podoba. Święty Benedykt oparł tę regułę o słowa ora et labora, czyli módl się i pracuj. Zwróćcie, moi drodzy, uwagę na to, że ta reguła jest żywcem wyciągnięta z dzisiejszej Ewangelii. Mamy tam dwie siostry, Martę i Marię. Pierwsza uwija się koło rozmaitych posług, jak mówi Ewangelia. To osoba, która przedstawia działanie, czyn. Druga osoba, Maria, usiadła u stóp Pana i przysłuchiwała się Jego słowom. Jest to osoba, która poprzez przykład swojego życia przypomina nam o konieczności wsłuchiwania się w Boże Słowo, o konieczności kontemplacji, o konieczności modlitwy. Ora et labora, módl się i pracuj, słowa świętego Benedykta wyciągnięte z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla przeciętnego benedyktyńskiego mnicha słowa ora et labora oznaczały przede wszystkim dobrą organizację czasu. I chciałbym, moi drodzy, aby właśnie w tym kierunku biegły nasze dzisiejsze rozważania rekolekcyjne, ale jednocześnie w tym kierunku biegło nasze późniejsze postanowienie. Dobrze organizować sobie czas to jest sztuka i nie każdy to potrafi. Wydaje mi się jednak, że jest to pewnego rodzaju klucz do sukcesu. Do sukcesu takiego typowo ludzkiego, ale z drugiej strony także do sukcesu chrześcijańskiego, czyli do zdobycia nieba. No bo zwróćcie uwagę na to, że każda sekunda, która gdzieś tam nam się gubi po drodze, mija bezpowrotnie. Każda minuta, każda godzina, jeżeli jest zmarnowana, już nigdy nie wróci.
Każda i każdy z nas jest odpowiedzialny za czas, który został nam dany. I w tym naszym codziennym czasie musi być miejsce i dla Pana Boga, i dla naszego odpoczynku, i dla naszej pracy, i dla naszej rodziny, dla drugiego człowieka, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wielu ludzi nie potrafi organizować sobie czasu i bardzo często wpadają w skrajności. Z jednej strony mamy na przykład pracoholizm, kiedy człowiek tylko i wyłącznie pracuje, zapominając o konieczności własnego odpoczynku, zapominając o konieczności pracy na rzecz rodziny, na rzecz drugiego człowieka. Tylko i wyłącznie praca zawodowa i tak w kółko, i tak w kółko. Aż w końcu, po wielu miesiącach, ten człowiek mówi: ja jestem pusty, ja jestem kompletnie wyczerpany, ja jestem wypalony zawodowo. Ale z drugiej strony człowiek może wpaść w drugą skrajność, mianowicie w lenistwo. Kiedy ponad wszystko stawia własne wygodnictwo, własne sprawy i nic więcej go nie interesuje. Zaniedbuje swoje codzienne obowiązki. Myślę, moi drodzy, że właściwa ścieżka biegnie gdzieś po środku. Tak jak powiedziałem, trzeba znaleźć w swoim życiu czas na wszystko. Trzeba mądrze pracować, mądrze odpoczywać, oddać chwałę Panu Bogu i służyć także drugiemu człowiekowi. Zwróćcie, moi drodzy, uwagę na to, że właśnie tego uczyła mnichów reguła świętego Benedykta. Módl się i pracuj, czyli przeplataj czas swojej pracy modlitwą, a czas swojej modlitwy przeplataj pracą. Można powiedzieć, żyj dla Boga i dla drugiego człowieka. Ale oczywiście w tej regule były także takie momenty i takie sytuacje, kiedy Benedykt opisywał, że każdy mnich musi po prostu tak zwyczajnie po ludzku odpocząć. Druhny i druhowie, wpatrując się w postać świętego Benedykta, chciałbym, abyśmy dzisiaj dali sobie takie konkretne zadanie do wykonania. Ono będzie polegało na tym, aby przy wieczornej modlitwie, czy wieczornym rachunku sumienia, cokolwiek, ktokolwiek z Was to robi, wieczorem opracować sobie plan dnia na następny dzień. Wziąć kartkę, minuta po minucie, godzina po godzinie, napisać poszczególne punkty dnia. Może to być oczywiście sprawa dotycząca tylko jednego dnia, może to być kwestia wielu dni. To już jak sami uważacie. Niemniej jednak zwróćcie potem uwagę przy końcu następnego dnia, co się udało, a co się nie udało. Gdzie odnieśliście sukces, a gdzie ponieśliście klęskę. Podsumujcie ten dzień i spróbujcie popatrzeć z takim czystym realizmem. Czy rzeczywiście tak dobrze zaplanowany dzień nie przeciekł Wam przez palce? Ile pracy, ale także takich kwestii związanych z własnym odpoczynkiem, z własną rozrywką, z własnym relaksem, czy z oddaniem chwały Panu Bogu, wykonaliście w ciągu dobrze zaplanowanego dnia, a ile takich rzeczy po prostu nie udało się zrealizować, kiedy ten dzień nie był zaplanowany. Dobra organizacja czasu, klucz do sukcesu każdego człowieka i do sukcesu chrześcijanina. Niech nas tego uczy święty Benedykt, człowiek, który opracował regułę według zasad ora et labora, módl się i pracuj. Ta reguła w jakiś sposób zrewolucjonizowała Europę. Benedyktyni, to już jest taka wstawka typowo historyczna, rozeszli się bardzo szybko po całej Europie. Ten zakon był bardzo popularny. Nieśli ze sobą cywilizację, nieśli ze sobą kulturę. Jak dobrze wiecie, pewnie z lekcji historii, przepisywali księgi, ale także uczyli ludzi nowoczesnego rolnictwa. Od nich później powstał zakon cystersów, który był takim zreformowanym zakonem benedyktyńskim, ale posługiwał się dokładnie tą samą regułą, ora et labora, módl się i pracuj. Wydaje mi się, że nie można sobie wyobrazić dzisiejszej Europy bez świętego Benedykta i bez jego reguły. Nie można sobie wyobrazić dzisiejszej kultury bez świętego Benedykta i średniowiecznych mnichów. Druhny i druhowie, zachęcam Was do tego, aby jeszcze bardziej zapoznać się z tą postacią, aby jeszcze bardziej wniknąć w rozumienie słów ora et labora, wykonać konkretne postanowienie wielkopostne, wykonać konkretne zadanie, no i mieć z tego satysfakcję, że czas Wielkiego Postu nie przeciekł nam przez palce, ale coś w naszym życiu poszło do przodu. Czuwaj, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.